Polski premier i zachodnio-niemiecki kanclerz na mszy w Krzyżowej. Wieczorem Helmuta Kohla przyjął prezydent. Witam Państwa, dobry wieczór. Przed pół godziną kanclerz Republiki Federalnej Niemiec przybył na rozmowy z prezydentem. Godzina 19. Do Belwederu przyjeżdża Helmut Kohl. Rozmowa z Wojciechem Jaruzelskim jeszcze trwa. Rano odbyła się msza święta pojednania w Krzyżowej. Napis na kamieniu umieszczonym tu w 50-lecie wybuchu wojny upamiętnia ludzi z kręgu Kreisau. Tak nazwano grupę antyfaszystów, która zawiązała się właśnie tu, w Krzyżowej, w rezydencji hrabiów von Moltke. Końca wojny nie doczekał nikt. Zostali straceni z wyroku hitlerowskiego tak zwanego Sądu Ludowego. Na niedzielną uroczystość przybyło kilka tysięcy wiernych z Wałbrzyskiego i sąsiednich województw. Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla witano z całą serdecznością. Mszę pojednania w obu językach koncelebrował ksiądz biskup profesor Alfons Nosol oraz przedstawiciele diecezji wrocławskiej i episkopatu RFN. Ten moment nabożeństwa utrwaliły dziesiątki kamer i tę chwilę powielały później europejskie telewizje. Telewizja Polska po południu retransmitowała uroczystości w Krzyżowej. Wizyta na Jasnej Górze. Kanclerza i premiera witają generał zakonu Paulinów Józef Płatek i przeor Rufin Abramek. Sanktuarium Jasnogórskie. Modlitwa i skupienie. Następnie w bibliotece wymiana podarunków. Krótki odpoczynek w klasztornym refektarzu. Michniów w Lasach Suchedniowskich, jedna z setek polskich wsi spalonych przez hitlerowców. Przy zbiorowej mogile uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod mauzoleum martyrologii wsi polskiej. Obrzędy celebrował biskup kielecki Jan Gurda. Wieś polska nie ma takiego pomnika, choć stokroć nań zasłużyła, powiedział obecny na uroczystościach prezes NKZSL Dominik Ludwiczak. Tak pomnik będzie wyglądał. To wszystko, życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję, do widzenia.